Cześć, witajcie. Dzisiaj dotarła do mnie paczka z jednym z urządzeń firmy Blitzwolf. Jest to znana chińska firma, która produkuje dosyć dobrej jakości sprzęt, taki jak ładowarki, zasilacze, kable, powerbanki. Mogę Wam polecić produkty tej firmy. Są stosunkowo dobrze wyceniane, jak za jakość, jaką oferują. A tutaj konkretnie model BWC3. Jest to ładowarka samochodowa. A więc nie przedłużając, zobaczmy, co mamy w środku. Opakowanie jest niepozorne, jest tylko nazwa modelu BWC3, logo producenta naokoło. Z żadnych znaków szczególnych, jest tylko tutaj informacja o jakimś kodzie. I z drugiej strony mamy również napis Made in China. Co w środku? W środku niewiele. Podziękowanie za wybór produktu firmy Blitzwolf. I mamy samą ładowareczkę. W takim foliowym blistrze, plastikowym blistrze i logo producenta, czyli łapkę. W środku mamy informację o tym, że ta firma jest w zasadzie marketingowy bełkot, jak widzę. Informacje o supporcie. Taka krótka instrukcja, która niewiele wnosi. Zajmijmy się samą ładowarką. Ładowarka jest. Ten fragment jest chyba. Wydawało mi się, że jest to plastik, ale to chyba jest metal. A może i plastik. Ten element ewentualnie może być plastikowy, ten czarny. Natomiast cała reszta jest na pewno już metalowa. Mamy tutaj metalową górną część, logo firmy Blitzwolf i kolejne napisy. Nie wiem, czy będzie to widać. Tak, jest tutaj informacja, że jest to ładowarka wejście od 12 do 18 V. Natomiast jeżeli chodzi o wyjście, może ostrość mi złapie aparat. Natomiast co do wyjścia mamy tutaj 5 V i 5,4 A, z czego mamy 2,4 A na jednym wyjściu i 3 A na drugim wyjściu, czyli łącznie, jak dobrze liczę, 27 W. Tak mniej więcej. I jak to jest rozdzielane? Już Wam tłumaczę. Czyli jakość wykonania, tak jak powiedziałem, tutaj stoi na najwyższym poziomie. Mamy metal, do wyboru jest chyba różny kolor tej góry w różnych modelach. Ja mam tutaj srebrny. I co otrzymujemy? Podświetlany na lekko niebieski kolor górną część. Dodatkowo mamy jedno wyjście na USB typu C. USB typu C, które daje 3 A na wyjściu i 5 V, czyli taka dosyć szybka ładowarka, dobra nawet do niektórych notebooków czy nowych laptopów z kategorii ultralekkich. Niektóre są już w tej chwili zasilane z portu USB typu C i możemy taką ładowarką je zasilać. I drugie wejście, tutaj mamy tylko, w cudzysłowie tylko, 2,4 A.
To też więcej niż standardowe 2 A przy szybkich ładowarkach zgodnych ze standardem Qualcomma QuickCharge 1.0, czyli taka popularna szybka ładowarka. Tutaj mamy do 2,4 A podawane plus 3 A na wyjściu USB typu C. I tutaj mamy oczywiście również logo producenta ze względu na, a jest teraz widoczne, Blitzwolf. Całość jest, słuchajcie, dosyć dobrze wykonana, dosyć, bardzo dobrze wykonana. Tutaj nie mogę się do niczego przyczepić. Waga solidna. Jakość też. Tutaj mamy metal. Tutaj albo metal, albo naprawdę dobrej jakości plastik. Kabelek jest dosyć długi, około metrowy. No i dosyć ta ładowarka jest szybka, bo możemy im 3 A puścić na, to jest w zasadzie bardzo szybkie ładowanie na zbliżone do tego, co oferują nawet ładowarki QuickCharge 3.0 i standardowe wyjście na wolniejsze urządzenia, które nie wspierają standardu szybkiego ładowania, takiego jednego z tych nowszych, czyli QuickCharge 2.0 albo 3.0, ale możemy też dosyć szybko naładować każde inne urządzenie, o ile będzie potrafiło sobie takie napięcie z tego portu, natężenie prądu, przepraszam, pobrać. Czyli podsumowując, 3 A i 2,4 A, w tym jeden kabel wbudowany USB typu C dla nowoczesnych urządzeń, dla tych starszych, albo możemy sobie podłączyć pod ten kabel, pod to wyjście USB kabelek jakiś inny, albo też możemy podłączyć drugie urządzenie USB typu C też pod to drugie wejście, z tym, że wtedy tylko 2,4 A, tylko w cudzysłowie oczywiście, będziemy mieli do wykorzystania. I tak jak mówiłem, po podłączeniu do gniazda zapalniczki ta cała góra razem z portem jest bardzo ładnie podświetlana na niebieski albo zielony kolor, już w tej chwili nie pamiętam. W każdym razie łatwiej jest dzięki temu trafić do portu. Ja zawsze lubię takie rozwiązania, bo zawsze mamy problem po ciemku, jak podłączyć nawet w samochodzie kabel, a tutaj nawet nie musimy zapalać światła, po prostu ten port jest widoczny. Pobiera to niewiele prądu, a zawsze ułatwia życie. Więc dzięki Wam za uwagę, zapraszam Was do subskrypcji kanału, oglądania innych moich filmów i oczywiście komentarzy pod tym filmem tutaj na dole. Hej, hej!